Finał mikołajkowego konkursu piosenki zgromadził w sali teatralnej pełną widownię, która mogła podziwiać młodych, zdolnych wokalistów, ale także tancerzy. Gala finałowa poprzedzona została wstępnym przesłuchaniem blisko 80 uczestników konkursu, z których jurorzy wybrali 20 wokalistów w wieku od 6 do 19 lat. Występowali w 4 kategoriach wiekowych, a galę finałową poprowadził Święty Mikołaj, który patronuje konkursowi od początku jego istnienia. Prezentowane wykonanie piosenek oceniało jury w składzie Irena Hydel, Bernadetta Majcher, Jarosław Kisiński oraz Rafał Kostakowski. W kategorii wiekowej 3 do 6 lat jurorom najbardziej spodobała się piosenka Zawijasy z naszej klasy, wykonana przez 6-latkę z Krakowa, Polę Solarczyk. Idę dziś do szkoły, piękny, jasny dzień, kolorowy zeszyt. W drugiej kategorii najbardziej jurorów ujęło śpiewanie Sławka Kelety z Trzebin, który niezwykle sugestywnie wykonał piosenkę Z babcią możesz zwiedzać świat. Babcia, to babcia, z babcią możesz zwiedzić świat. Jeśli się smutek popadnie, to babcia mu na pewno radę da. Natomiast w trzeciej kategorii brylowała 12-letnia Ewelina Dyba z Kuźni Talentów z Szanowa, która zaśpiewała utwór Nowy Rok Hop. Czwarta kategoria była najliczniejsza, dlatego też przyznano dwie pierwsze nagrody ex aequo: 15-letniej Annie Suruło ze studia piosenki pod tytułem Z Moksir oraz równolatce Julii Biskup ze studia piosenki Bel Canto, także Z Moksir. Najważniejsze trofeum konkursu, było Grand Prix, przypadło jednak w udziale Krzysztofowi Biegzikowi z zespołu Impresja z Moksir, który rewelacyjnie zaśpiewał wielki przebój Franka Sinatry New York, New York. Wszyscy uczestnicy finału z rąk Mikołaja oraz jurorów otrzymali paczki i dyplomy za udział. Konkursowi towarzyszyły także występy taneczne w wykonaniu zespołów Caprice, Just Kids, Art oraz młodziutkich tancerzy ze szkoły podstawowej nr 8 w Szanowie.